Siemeczko, jestem Happy Team Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie rozrzucać sobie wapno. Usłyszycie w szpalinie z rozrzutnikiem, zobaczymy, troszeczkę jest mokre, tak wolałem sobie zapiąć usłyszeć w razie czego, bo może case'em prawdopodobnie lepiej wyciągnę go, jeśli bym coś tam cię, jak to się mówi, ulgnął, tak? Więc tym opowiadamy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Rozkładamy, oczywiście tylko troszeczkę są problemy z dźwiękiem oczywiście ususa. A to już chyba się przyzwyczaić. Teraz tak. Zarzucimy sobie czwóreczkę polową. Będzie git? Chyba będzie git. To co? Odpalamy i lecimy. Dobra, zobaczymy jak to będzie nam wyglądało. Rzucamy się wyrzutnikiem, zobaczymy, bo tego wapna trzeba rzucić w miarę szybko. Więc no, wiecie, no. Z braku laku trzeba sobie wziąć i zapiąć wyrzutnik, bo trzeba, bo jednak szerzej, no po drugie, dużo więcej włożę towaru niż na właśnie ECW. Dlatego tak, takie postanowienie. A chcę też szybko to porobić, bo chcę to uprawić. Chcę wziąć tutaj, ogarnąć sobie, bo tu będzie prawdopodobnie nięćmi do zimy. Taki mam zamiar bynajmniej tutaj zrobić. Więc wiecie, trzeba to nakombinować. No i trzeba tutaj pouprawiać. A żeby to uprawić, też trzeba dać tu obornik. Ewentualnie gnojowicę, jeżeli coś będzie pasowało. I to tak, tak szybko, a żeby jest sierpień, lepiej pasowało właśnie przemieszczać to jeszcze ziemią dopiero później gdzieś we wrześniu. Sobie tu uprawić, czy w sensie nawieść, to do tego lepiej pasuje. I tak, 11700 na koncie. Zapłaciłem 300-400 zł chyba coś takiego za chłopakom przywóz opna. No i teraz muszę zapłacić, jak wam się nie mówi, 22 tony wapna przywieźli. 22 tony wapna po 200 zł. Czyli jakieś 4400 zł. Bo to jest takie, nie wiem, takie mocno magnezowe te wapno, takie po 200 zł mi trafiło. Te wapno. Więc żeby nie było, ja sobie wchodzę tutaj i ustawiam sobie 4500, niech będzie za to wapno. Więc już mam załatwiony temat wapna, zapłacone, żeby nie było. Zostaje na 7200 zł. Powiem szczerze, malutko pieniędzy, no ale spokojnie, jestem dobrej nadziei, że już wrzesień, październik, już chyba raczej te jałeczki moje powycinają i powinno być chyba już w miarę dobrze. Jeśli dobrze myślę, bo nie wiem, czy od 24 miesiąca one się wycinają. Tu padną. Jeszcze to nie jest, bo mam 19 miesięcy chyba. 5 miesięcy jeszcze. No to pływa do stycznia. W styczniu dopiero. No to mi się teraz może w tej linii ten. A to się mówi lekkie bagno pod względem finansowym, bo wiadomo, że chcę użyć fotowoltaikę. Troszeczkę tutaj mam ciężko, no ale dobra, jakoś tam idzie. Wybrałem fotowoltaikę przecież. I co jeszcze zrobiłem? Coś kupiłem na... te pola kupiłem, to wiadomo. Ale co? Teraz mam powiedzieć, że to pole zostało załatwione i nikt mi nie będzie gnędził, że nie ma dojazdu do polu. Więc tak trzeba to było załatwiać w miarę szybko. Więc mi to pasuje. Więc tragedii nie ma. Tego wapna dużo tutaj nie ubywa z tego rzutnika. Więc być może to na całe pole starczy tego wapna. Też nie daje, nie dużo daje tego wapna, ponieważ z tego względu, iż że on nie zarabia. O, ciężko, mokro jest. Z tego względu, że tu jednakowoż, jak to się mówi, wapno było nawane praktycznie okrocznie, tak? Tylko, że mam tutaj tu po wsi tak samo, musimy dać wapno. I tego wapna troszeczkę ta będzie potrzeba, dlatego tutaj 22 tony wapna założyłem, zamówiłem, przepraszam. Więc zobaczymy, jak to skupinalnie wyjdzie. Wiecie, to sobie rozwiązę, później tam sobie pozwolę już poza nagrywaniem. Widzicie jak mokro? Kuźwa, smoko na polach, niby po tym, ale jednak jest mokro.
Ciekawe będę w ogóle ceny rzepaki, jeśli będę miał możliwość zasiewu rzepaku, czy miarę pójdzie, bo patrząc jak jest mokro, powiem szczerze, że uprawiłem tam sobie pod nasiew tego rzepaku. No i tak patrzyłem, że szczerze nie musiałem tam jeszcze raz przyjechać agregatem, dlaczego? Ponieważ no jest mokro. Trochę się boję, że mogę tam sobie nie tak zrobić ten rzepak jak bym chciał, bo jak sobie zaocuję, jak to się mówi, pole później, na pewno jakieś później zaczęło będzie dawać coś, pewnie jakieś nachwasty na właśnie na odżywki, no to troszeczkę tego pola no zniszczę po prostu, a bym tego nie chciał jednak zuniknąć, ale niestety no jest trochę mokrzejszy sierpień, bym sobie życzył, ale wiecie, no jednak jeszcze jest w miarę dobrze, żeby pryza będzie miała, jeszcze miała w miarę dobrą fazę tego, że jeszcze będzie mogła sobie podciągnąć właśnie wszystko. Może chociaż to będzie plus, tak pryza to się lepiej będzie jeszcze oddam, bo jeszcze mam ile? Z miesiąc? Z 3 tygodnie? Może jeszcze do tego, by zabrać kieszonkę na kieszonkę, tak? Więc no troszeczkę tego jest. No i zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie. Jestem dobrej myśli bynajmniej, ale no ta pogoda będzie troszeczkę taka no niemrawa pod względem pogody słońca, no to może być ciekawie. Tyle mogę powiedzieć. Więc no zobaczymy. Na razie jakoś tam osucik sobie daje radę. Mogłem balast mu założyć, bo troszeczkę powiem szczerze, troszeczkę może by pomogło to z jednej strony właśnie. Ale mówię, dobra, może nie będę aż tak kombinował, bo jak tu jest mokro, no to mogę ulgnąć. Jak ulgnę jeszcze z tym balastem, to wiecie, może przód będzie jeszcze wyrywał później wazibu z tego balastu. Jak z balastem, to już bym może usiadł. Nie wiem, zobaczymy. A jako taką nie widać zbytnio, no wiadomo, tam gdzieś się śliznie przez te buto. Tak można powiedzieć. No ale jakoś tam tragedii zbytnio tu nie widzę. Na razie nie ma tragedii pod tym względem. Działam 27 czerwca, a to sobie nagrywam. Chyba tydzień naprzód, żeby mi wychodziło coś takiego. Mnie to bardzo cieszy. Fajnie nagrywałem, poprzednim roku 26 nie nagrywałem. A później przyjechałem z Łąki. Więc a tego nie odpalałem nagrywania i tylko wziąłem i na domu się wykąpałem i poszedłem spać. I to wszystko w temacie. Z jeden dzień nagrywkowy poszedł w nos. Co mogłem nagrać już ten odcinek, tak? Prawdę mówiąc. No niestety. Więc ciekawe czy zdąży się zrobić z tymi nagrywkami tak jak chciałem, ale coś czuję, że może być ciężkawo. Może być ciężkawo. No to no, jak się uda, tak się uda. Będziemy parę dni przestoją mieli, może i dłużej. Dzieciaki przyjadą siostry, to wiadomo, że chyba człowiek nie będzie miał gdyby nawet możliwości prawdopodobnie. A więc no zawsze zobaczymy. No i tak, co się okazuje? No teraz premierka będzie 25. W końcu oficjalna 12 listopada, więc powiem szczerze, no już bliżej jak dalej tej 25. Powiem wam szczerze, tak z ręką na sercu nie nagrałem się na tym farmingu wcale. I z jednej strony fajnie, że no jednak wychodzi ta 25. No ale na tym farmingu 20, na tym farmingu 22 jednak bym jeszcze chciał trochę pozostać. No bo bo powiem szczerze, że mi się fajnie tu gra. Ale podejrzewam, że jeśli takie bynajmniej mam wrażenie, że to będzie listopad. Będzie cała zima. A wiadomo, że ja być może w zimę, jak wszystko będzie dobrze szło, no mam nadzieję, że uda mi się nagrywać po dwa odcinki dziennie. Tak jak było to
w tą zimę obecnie, która była. Czy obecnie? No, zimę, która była. Więc myślę, że jeśli wszystko będzie dobrze, no to myślę, że 22 i ta wspomniana 25 będzie ogrywana. Tak jak mniej więcej chyba 19 też była ogrywana na początku. To później to, żebym się safe nie spitolił, no to bym wtedy chyba też, bym wtedy też nagrywał sobie jeszcze 19. Ale teraz na pewno będę chciał ogrywać 22, dopóki jakichś polskich map, modów nie będzie. No to nie będzie sensu. No to 22, myślę, że sporo kuje się po pewnie, że będzie. Tak mi się zdaje. Właśnie na kanale właśnie. U mnie. No bo wiadomo, jak to wszyscy robią, że jak wychodzi nowa wersja Harlinga, no to już jednak tej starej wersji, no nie ogrywamy, tak? Znaczy nie ogrywają. No ja mam nadzieję, że tego nie popełnię i będę chciał to właśnie ogrywać na kanale, tą 22, bo myślę, że tu jeszcze będzie do tego listopada na pewno. Ponad, leżemy do tej wiosny. Nawet takiego tempa jak teraz, prawdopodobnie no będą te odcinki jeszcze długo, długo. Myślę, że tak ze 300 odcinków powinniśmy tu chyba szczyknąć. Żeby wszystko poszło dobrze. Chciałbym, ale tak będzie. Wiadomo, to jest taka bardziej seria, no wiadomo, jest rozwojowa, ale tutaj też troszeczkę inaczej się rozgrywamy. Ogrywamy to wszystko. No ciekawie. Czy tutaj się uda? Teraz jesteśmy chyba po, nie wiem, 130 któregoś odcinka bodajże, jak się nie mylę. Może i dalej. Tak nie koło 140. Więc powiem szczerze, no fajnie. Chciałem tutaj 300 odcinków zrobić, bo tu jesteśmy na tym pułapie odcinkowym mniej więcej jak na oryginalnym mapie w 22. Pod Veyron, jak tam się nazywa ta mapka. I powiem szczerze, że no tutaj już troszeczkę jest inaczej, ta rozwiedka troszeczkę inaczej siedzi. Bo patrząc, ja tutaj mam bez jednego bodajże dnia, jak się nie mylę, to chyba od marca, od lutego, coś w tym stylu, mamy praktycznie daily tego. Mimo, że jest sezon rozpoczęty, to wiadomo wszystko, to te daily w miarę, nie mówię, że jest w 100%, ale prawie, że daily mamy. Więc naprawdę, no nie ma tragedii. No wiadomo, teraz pewnie te żniwa będą, że będą teraz siana. Czy siana, teraz to nie wiem, jak tam siana mi wyszło. Bo święta, nie wiem. A to wiadomo, mówię, to jest 27 czerwca, bo już macie to na 4 czerwca, coś w tym stylu. Tak się tak na szybko myślę. Więc wiadomo. Pewnie, że już może nawet coś żniwa będę rozpoczynał. Może 4 to nie, ale to jeszcze jest tydzień na pewno do żniw. Więc połowa czerwca, połowa lipca powinna być załatwiony temat żniw. Jeśli pogoda będzie miała sprzyjająca. No więc zobaczymy. No i tak. Chciałbym dalej nie prowadzić dalej. Mówię, zobaczymy, jak te dzieciaki będą środki, czy to się uda też no, prowadzić. Nie, ale prowadzić chociaż. Właśnie też myślę, że czeka będzie. Czy znaczy dzieciaki środki będą. No to myślę, tam gdzieś trzeba, jak pewnie będzie jebał do siebie, więc tu będzie można mieć ten może bufor osoby do nagrania, tak powiem. Wiadomo, mi się spodobało. Wiem, że tak ogólnalność, chociaż no nie wiem, jaką teraz ogólnalnością. Nie jest tak źle, fajnie mi, podoba mi się. Nawet w sumie ta ogólnalność teraz, która jest, bo no właśnie motywuje do nagrywania. Siedzenia nie opływa. Pierwszej nocy do na kąpie. Może o 5:30 się wstaje. No to nieraz i to tutaj
Jeszcze się gładzi i czajek nagrywa. Ma się te filmiki. Mi się to podoba. Spodobało mi się te filmiki nagrywać. No wiadomo, że stałem grzyb, jak to się mówi. Jak człowiek nagrywa, no ale coś w życiu trzeba kurwa mieć, więc co? By nie było. Tam gdzieś jedynie dociągnę do tam staty, jakoś większej nie będzie, najwyżej tam tyle tam 10 kilo tego złoża tam później stacę. Okej, może nie będzie tak źle. Nawet pół tony byśmy całe to pobycie stracili na tym polu, to myślę, że tak nie będzie tak źle. No i tak, mówię, no podoba mi się to nagrywanie i myślę, że będę właśnie kontynuował tutaj tą serię. Nawet po pewnie CPS-ki, no CPS-ki piątki, przepraszam. Bo też popatrzyłem, że, znaczy patrzyłem, no oglądałem, że nagrywają, znaczy takie rzeczy, można powiedzieć. No to patrzyłem, to jakoś tam, wiadomo, początku szału nie robi. No bo tego jeszcze nie wiadomo, jak to będzie faktycznie wyglądać. No to jest piątka, jak masz już faktycznie, chociaż nie, no bo FanCon, czy jak to się nazywa, będzie teraz. Nie wiem, kiedy lipcy jakoś, ale... Kiedy, to nie wiem. Ja tam się nie orientuję, jestem tylko graczem. W części nagrywającym, tak. Ja tak ostatnio sobie wchodzę. No już obsakując, ale to tego. Ile ogólnie przegrałem sobie godzin farmingu. I powiem szczerze, no ja kurwa, patrząc na wszystko, to przegrałem. Czekajcie, aż sobie zobaczę, żeby wam to nie zagrać. Poczekajcie, jak to się sprawdzało, tak? Nie tak, shit, chyba. Ogólny czas gry. 1019 godzin. 1019 godzin. Przez 3 lata. I patrząc racjonalnie, to jest lekko ponad godzina dziennie, gdyby nawet wychodziłoby... nawet nie, no tak, powiedzmy, no... godzina dziennie farminga. Gdyby wychodziło tak typowo. I powiem szczerze, jestem zjebany, to nie? No bo 1000 godzin? Przy nagrywaniu? Tak, że ja nie nagrywam... Znaczy, nie gram poza nagraniami. Naprawdę. Każdy... Teraz patrząc nawet tak, wszyscy mi peszpakowo ogrywają. Ja nawet na tej mapce nie byłem, nie weszłem, nic nie obejrzałem. Jak tam wygląda ta mapka, czy jest ciekawa, czy jak? Czy jest może jakaś nawet nowej serii, czy do czegośkolwiek? Nic, kompletnie nic. Jak sobie stworzyłem tutaj serię na właśnie po Jerzeszu Goszczyńskim, tak calutki czas tylko ogrywam to. Ogarniam save'a i nagrywam. Ogarniam save'a i nagrywam. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Naprawdę. I to jest wszystko. Nic więcej. Więc patrząc na podział, przeliczając, no teraz dobrze mówię, no tyś, to godzina dziennie farminga. Godzina dziennie farminga jest tylko ogrywana, znaczy by to przeliczył do sklepu. Jest godzina dziennie ogrywania. Tylko. A jest, a wiem za godziny, bo mam raz tym farminga. A teraz jeszcze wracając do deski piątki. Teraz nie wiem, ile wychodziła 19, ile kosztowała. No, ale patrzyłem, teraz 230 podstawka bodajże kosztuje. To chyba jest o 50 zł, bodajże droższa od 50-60, coś w tym stylu. Droższa niż podstawka właśnie 22. No bo Season Pass jak kosztował, to kosztował Season Pass... Season Passem to chyba 370, coś w tym stylu. Fan, no to w sumie nie jest jakoś tam, szczerze mówiąc, dużo. Patrząc na to wszystko, pewnie, że tam coś może po końcu podedukowali z tym wszystkim, że ten fan lepiej to wyglądał, optymalizować go przede wszystkim, bo patrząc teraz na kompa, a to wszystko, no to też... Kurwa, miał wstecznie się łączyć. Mogę się kurwa za go pomałem pod... Kurwa, nie wyjadę teraz. On nie ma chuja, nie wyjadę przez to wszystko.
Dawaj go, kurwa. Zalmy się realnością, ale bez przesady. Trzeba sobie pomóc, to trzeba sobie pomóc. Takimi sposobami. No i co? To myślę, że to nie jest jakoś tam dużo. Jak to będzie wyglądało? Wiem, że tylko leś będzie. Na mnie na ten moment to jest, jak ja nagrywam. Właśnie, to jest leś, tylko dana funkcja leżu, znaczy baba leż. Podejrzewam, że jakieś tam seleje, pory. Seleje już chyba, seleje to jest. To jest ten pasternak. Pietruszka pewnie będzie. No tam coś w azjatyckim wymiarze, tak powiem, będzie. Tak mi się zdaje. Dziwne z jednej strony. Pod tym względem, żeby jednak leż robić. Czy to będzie naprawdę ogrywane? Ja rozumiem, że oni potrzebują jakbyśmy mówili, nowych klientów, tak? Ale mi się zdaje, że my jak Polacy, czy ogólnie, to my nie jesteśmy jakimś samokupującym i grywającym narodem. To my jesteśmy czwartym czy piątym właśnie krajem, który ogólnie gra, a Minga ugrywa, więc nie wiem czemu tak poszli takim tokiem. Ale ktoś w postaci teraz patrzyłem, ostatnio dzisiaj, przy dniu nagrywania, no to patrzyłem, że Zielonka będzie właśnie ogrywana na. Znaczy będzie podstawową mapką właśnie z tej z Bleski dwójki. Więc powiem szczerze. Z braku laku, jak ktoś teraz nie ograł sobie Zielonki w 22, tak jak ja, to prawdopodobnie ja pójdę w Zielonkę. W 25. Z tego względu, żeby później dwa mapki mógł sobie ograć. Już chciałem sobie rzucić, nie wiem, łatwy poziom i po prostu ogrywać ile się da i po prostu grać, tak? I nagrywać się, by to szybko fajnie obywało. Bo tak ogólnie patrząc na Zielonka, to nie jest jakoś tam, patrząc teraz, nie jest jakaś duża mapka, więc no. Wiadomo, zobaczymy, co? Zobaczymy w ogóle jakieś mapki wyjdą, bo jakaś azjatycka jakaś będzie chociaż podobna do amerykańskiej. No pewnie jakaś amerykańska wejdzie, bo albo coś w podobie od Hot Bayon. To tak mi się zdaje, że to znaczy była amerykańska, bo chyba ten nie Felsborn, Felsborn dowodzi 19. A nie jakaś mapka, która nie wiem, ta piesza. Właśnie. Wyjście z dwójce. To ona bardziej, tak mi się zdaje, dawała taki klimat niemiecki w naszym stylu. Ale wiadomo, zobaczymy co to będzie. Tym względem tego farminga męski piątki, no to się dopiero zobaczymy praktycznie, można powiedzieć tak już od sierpnia, połowa sierpnia, tak będziemy dopiero coś wiedzieć prawdopodobnie, nie mówię, że wiadomo, nie jestem jakiś tam pewniakiem pod tym względem, ale w połowie sierpnia powinniśmy mieć już coś tam, mniej więcej jakieś gameplaye, coś w tym stylu wiedzieć, jak to będzie wyglądało, jakie produkcje w ogóle będą teraz wrzucone. Powiem szczerze, że dużo ludzi tam parnastu też nie używa. Jakby na ich procent, to chyba Oliwiek nikt nie używał. Jeśli się nie mylę oczywiście. Chyba że Kadu, ale Kadu tutaj w ogóle chyba go nie ma na YouTubie, z tego co wiem. To Oliwiek nikt nie używa, ogólnie sadów nikt nie używa, tych maszyn do tych bignionowion. Ja tylko pamiętam, że chyba Tanas na live'ach z początku palmi na Bielskiej Piątki. 25 już mogę. Wreszcie dwójki, to chyba tylko na lewach sobie to dopykał. Właśnie te winogrona. No tak to tam nikt nie gra. Zobaczymy, co to w ogóle wypali. Z tą 25. No ja jestem cholernie ciekaw, no bo jednak też trzeba będzie zapulić no te 230-250 złotych do tego farmingowca. Bo jednak się nagrywa, no to trzeba to inwestować, jakby nie było. Tylko, że kurwa teraz to lepsze. No, być może jeszcze komu będzie radził. Ale to powiem szczerze, że chyba już pora dziadunka będzie no, po prostu oddać w dobre ręce ewentualne i kupić coś innego. Coś mocniejszego, bo tam jest minimum i 7, i 5, i 5, 6 generacji, a mi 5, 7 generacji. Więc to jest tak kurwa na granicy, można powiedzieć, płynności. Chociaż nie mówię, że może jeszcze to będzie ciągnęło.
Ale patrząc, no to już jest taka lipa. Tam jest rekomendacja i 7, 10, 700. Nie wiem, czeka, czy by zwykłe. Więc no to kurwa będzie ciekawe. No ale no, może jakiś nowy silnik. Będzie w ogóle graficzny, bo tutaj naprawdę lubi coś fajnego jeszcze zrobić. Bo bez tylko takiego oświetlenia, coś w tym stylu, to jest wiadomo ciężko, 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 ciężko. Teraz wiadomo, jak ktoś ma Nvidię, to sobie wiecie, może kwitami Nvidii do nadgonić, bo tym kreatorem właśnie ustawień tego moda, kreator, nie wiem jak się nazywa. Ale wiadomo, jestem co może można sobie ustawiać, co ma shaderów, co można samo oświetlenie robić. Tak powiedzmy. Więc nie ma takiej tragedii. Ciekawe. Ciekawe jak to będzie wyglądało. No dobra. No, tutaj już praktycznie można powiedzieć, że te pole będzie zrobione i kurwa. Myślałem, że tego łapka pójdzie więcej. Naprawdę myślałem, że pójdzie dużo więcej. To jednak tego łapka dużo nie poszło. Mimo, a nie wiem, czy to jakoś te napkowanie inne takie. Tak z ECW jakoś więcej tego szło. Czy mi się zdaje. Ale do rzutnika jakoś tego mniej idzie. Ja też tam mały posłuch mam z tego, to też się nie ma co dziwić pod tym względem. Bo tam nie wiem, no może dać koło tony, to jest bachet tutaj. 3 tony, no to optymalnie mi się zdaje. No bo z 9,5 tony orzutnik, to 3 tony to będzie w sam raz, mi się zdaje, będę ten bachet tutaj, to pewnie w sam raz będzie. Właśnie dawać tego napniska, tak powiem. Powiem bacie, już tutaj coś jest fajnie, bo to jest w miarę sucho. Teraz już ten odpust sobie daje radę. Przy tym nagle też przy obornikach, bo jednak obornik to ma brami tak, patrząc swoim hodowlanym okiem. Znaczy chyba ciężejszy niż wapno. Więc a objętościowo to wiadomo, jeszcze bardziej. Obornik. Więc bo to nie jest jakieś ciężkie, też nie ma jakiejś tragedii z tym złożeniem. Dobra, to byli tam zrobione. To jest 2, 3, 4 przejazdy. Ja chyba to już skończyć, żeby to już ja nie robić. To tylko zostaje mi teraz tak, przyjechać tu, nie wiem, gruberem. Zgruberować to i będzie elegancko. Chociaż powiem szczerze, żeby koci jedna rzecz, testować. Bo pojechać do firmy, bo mnie koci jeden sprzęt. Wiem, że to mogę się trochę sprzęglić. Chociaż tam powiem, już mało kto będzie teraz w tym momencie siedział i oglądał. Mam plan wziąć na testy bez okopca. Dziwnie to brzmi. No ale chcę wziąć bez okopca na testy, sprawdzić i to wziąć prawdopodobnie z silnikiem. Na testy, ewentualnie ciągnie sobie wynająć i na testy wziąć tego bezokowca, bo nie wiem czy mój poczciwy case no jednak kuźwa da radę z takim zestawem, chociaż nie wiem, jeszcze nie będę mówił co i jak, bo na pewno bym chciał kupić bezokowiec. To wiadomo, jeszcze nie w tym sezonie, nie pewnie na dwa, ale bym chciał, to będę musiał na pewno zbierać taki fajny, dość nowy połap pieniędzy. Pole pieniędzy uzbierać i kupić ciągnik i kupić bez okopca. No po prostu chcę troszeczkę sobie ułatwić robotę właśnie pod tym względem. No bo jeżeli hektarów teraz pochodzi, podchodzi, jeszcze podejdzie, na pewno podchodzi hektarów, bo patrząc jak ja się rozwijam naprawdę wstępnym no miałem dobrym tempem, wiadomo, łapki całej nie wykupię, tutaj jest nie jest realne. To nie jest taka seria, żebym ja sobie kupił Skepola. To na pewno nie. Bo to jest 200 pól chyba podejrzeć, jak się nie mylę. To mam zaraz pokazać zresztą. Zresztą kto gra na podjeżdżu, to ten wie. Kurwa, fajnie to wygląda jak też polami. Czekajcie, ile tutaj jest pól ogólnie? Tutaj pokazuje mi 255 pól. Życie 255 pól. To jest kurwa nierealne, żebym to wykupił. 255 pól. I mamy. Patrzcie, na tym tam z tyłu można sobie pola kupić.
Jak tam dojechać? Bo kurwa. Nie luki mam, bo ja gram na tej gałce i tak dalej, to wiadomo. Ale nie wiedziałem, że tam w ogóle coś jest. O to kurwa nowość. Ja bym napadał, jakbym chciał. Nie wiem, się stało, to chociażby kupić tyle. I to skończy, bo szczerze to jest nierealne dla mnie, dla jednej osoby, żeby kupić całą tą mapkę. Więc jeśli ktoś to wykupi, szapoba, ale ja na pewno nie, bo ja nie będę w stanie tego wykupić i to uprawiać. Ja to szczerze liczę tutaj, jakby serię miał kończyć. To około 300 koni, 300, około 300 koni. Ciągnik i to wszystko, tak prawdę mówiąc. Bo to nie jest jak tam gdzie, wiecie, Big Buddy jeździły czy coś w tym stylu. Ja po prostu tak około 300 koni, nówki, ciągniki, nówka kombajn, nowy ciągnik, przede wszystkim jakieś wielgi, nowe maszyny i to będzie wszystko. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało, w zależności, będziemy zarabiać ze wszystkiego, tak? I wtedy będziemy sobie gdybać, co będzie na to nas stać, itp. Bo teraz to sobie możemy gdybać, jak mamy co, wydatków więcej jak za pieniędzy na koncie. Więc wiecie, no trzeba tak będzie kurwa pokombinować z tym wszystkim, no nie oszukujmy się. A takie moje marzenie, takie żeby, znaczy marzenie, to nie jest marzenie, po prostu. Chciałbym to skończyć na takim pułapie około 300 koni. A ma na te 300 koni równe. I już by to było zajebiście ze mnie. Po prostu mi to spełni. Takie, tak, powiedzmy taką serię, która jest 300 koni. Polskie maszyny. Znaczy polska mapa bardziej niż polskie maszyny, bo 300 koni to raczej kurwa nie będzie ciągnika 300-konnego polskiego usłyszał, czy nawet podobnie Zetora. Mimo wszystko. Ale teraz patrzę, że no pewnie, teraz jak miał kupować ciągnik, bo tak nie ukrywam, no patrzę sobie tutaj, nieraz na liście, jak sobie wejdę wieczorkiem. Szczerze, tutaj fajnie by mi tu się działo jakiś 150-konny ciągnik już, żeby wyleciał. Nie ukrywam, fajnie mi to wyglądało. 150-konny ciągnik? A, jeszcze miałem pomysł powiedzieć, bo jedno fajny wieczorek jak sobie zrobiłem, czyli wygrałem sobie inne teksturki gdyby. Myślę, że fajne. To lepiej mi wygląda się. Kurwa, coś innego w końcu, bo też nawet powiem szczerze, jakoś mam wrażenie, że one bardziej mnie odmulali tego pumpa. Mimo wszystko. O, no wiadomo, mam skalowanie, ale podejrzewam, że chyba muszę zejść na chyba Full HD. Po prostu nagrywać 2K, renderować Full HD i mieć spokój, bo naprawdę patrzyłem ostatnio tak sobie weszłem z ciekawości, jak to wygląda z perspektywy waszej. Powiem szczerze, że kurwa to nie jest jakieś ładne. Po co też z jednej strony tutaj nagrywać takiej rozdzielczości 2K i bawić się wysyłanie plików po 16, kurwa 14 giga. Jaka mogę sobie wysłać to praktycznie dwa pliki w jednym pliku, tak powiem. Bo sobie ustawię 24 megabity, przepraszam, w programie do montowania i mam to wszystko to samo. Może jeszcze pogrzebię coś w ustawieniach OBS-a, żeby trochę podkręcić jakość OBS-ie i wtedy będę patrzył, jak to mam zrobić, ale to jest kwestia tego, że tutaj mam jakieś mocarnej karty, to jest półtora roczna karta, kurwa to leci, półtora roczna karta, a to było 30-50, to też dlatego nie ma co się dziwić, no bardziej bo pana pod względem renderowania niż samego grania, tak, no bo na tym kupi teraz komba, a chociaż jakie kurwa to nie podobno będą, tego nikt nie wie. No to podejrzewam, że jednak będzie to tak, że albo tego zostawię i będę montował na nim po prostu i tyle w temacie. Też może kupię Averminię, będę sobie kurwa Averminią jedna, no nie wiem, zobaczymy. No coś trzeba będzie kombinować po prostu. Kurwa, fajnie, no bo tylko sobie jechałem. Chyba nie czujecie mi teraz.
na to. Dobra, nie przedłużam odcinka. W dzisiejszym odcinku byłbym to na tyle. Jeśli takie odcinki się spodobały, to w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Widzimy się z następnego odcinka. Na razie. Cześć.